Hej, jestem Oliwier i dziś opowiem Wam historię o tym, jak wybrałem się do sklepu. Mieszkam w małej wiosce. Do najbliższego sklepu mam około 20 km. Pewnego dnia wstałem i udałem się do lodówki. Lecz okazało się, że była ona pusta, więc postanowiłem udać się w podróż do sklepu. Jako iż nie posiadałem ani samochodu, ani roweru, cały ten dystans musiałem przejść na pieszo. Po dotarciu na miejsce pociągnąłem za klamkę sklepu, lecz drzwi były zamknięte. Zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. I wtedy mi się przypomniało, że przecież dzisiaj jest niedziela. Nie wiedziałem, co zrobić. Do domu było tak daleko, a w dodatku w samym nim nie było nic do jedzenia. Więc wpadłem na pomysł. Wejdę przez szyby wentylacyjne i sam się obsłużę. Udałem się więc na tyły sklepu i zauważyłem szyb wentylacyjny. Niestety był on zabezpieczony śrubkami, więc musiałem użyć mojego śrubokrętu, który nosiłem ze sobą od przedszkola. Wślizgnąłem się do środka i zacząłem zbierać produkty do koszyka. Już zacząłem je kasować, gdy nagle usłyszałem syreny radiowozu. Widocznie musiał być w sklepie zamontowany cichy alarm. Po chwili usłyszałem kogoś mówiącego przez megafon, abym wyszedł z podniesionymi rękami. Przestraszyłem się, więc pobiegłem w stronę szybu wentylacyjnego. Niestety nadepnąłem na pilota i włączył się telewizor. Na moje nieszczęście akurat leciał film, w którym było słychać strzały, więc policja uznała, że to ja do nich strzelam i odpowiedziała tym samym. Jako iż na spokojne wyjście niezauważonym raczej już nie było szans, wziąłem kominiarkę, rower elektryczny i moje zakupy i zacząłem demontować zawiasy w tylnych drzwiach. Potem zacząłem uciekać. Policja po chwili skapnęła się, że uciekłem i zaczęła mnie gonić. Nie miałem szans, ponieważ ich pojazdy były znacznie szybsze. Dziejący nas dystans ciągle się skracał. Już prawie pogodziłem się z wizją zostania złapanym, ale nagle zauważyłem nadjeżdżający pociąg. Wiedziałem, że to moja jedyna szansa, więc przyspieszyłem. Zdążyłem w ostatnim momencie. Postanowiłem wskoczyć na ten pociąg, bo to drastycznie podniesie moje szanse na ucieczkę. Po tym wydarzeniu nie mogłem już żyć jak zwyczajna osoba, więc wstąpiłem do gangu. Jak na razie żyje mi się dobrze. Nie zostałem złapany i co najważniejsze, nie muszę chodzić w niedzielę do sklepu, ponieważ w naszej krówce jest spory magazyn. I że mam nadzieję, że nigdy nie brakowało mi jedzenia i że pamiętaliście zawsze, że w niedzielę sklepy są zamknięte. A jeśli macie ciekawe historie, wyślijcie je na tego maila.